Niektórzy rok 2015 mogą uznać za udany. Są też i tacy, którzy mają odmienne zdanie. Sprawdziliśmy, co szczególnego wydarzyło się w życiu mieszkańców gminy Zawadzkie. Wnuczka miała trzecie urodziny. Spokój w rodzinie, w małżeństwie. Jesteśmy zadowoleni, super. W tym roku zacząłem publikować swoje zdjęcia w końcu w internecie. Jaki jest odzew ze strony ludzi? Podobają im się? Podobają się. Właśnie o to chodzi, o dziwo się podobają, bo one sobie leżały. Ja myślałem, że te zdjęcia nie są takie dobre, a się okazuje, że są bardzo dobre. Nawet niezłe recenzje mam. To raczej było niedobry rok, bo mąż chory. Tak się choroba pogłębia i to raczej nie należał do najlepszych. Ten rok 2015 był po prostu chwilami ponury. A dlaczego? Ponieważ ludzie są po prostu niespójni, nieadekwatni. Po prostu nie chcą rozmawiać jeden z drugim. Był przeciętny. Nic złego się nie wydarzyło, nic dobrego. Oprócz tych panów. Byłem na obozie Borussii Dortmund. O, jak było, jak to wspominasz? Bardzo fajnie. Czego się nauczyłeś? Nie mogłem grać, bo miałem złamany obojczyk. Ale tam byłem. No, ale trochę angielskiego się nauczyłem. W Turcji byłem. A ja byłem na koloniach, sam bez rodziców. No, i to było właśnie fajne. Zmieniłam pracę na bliżej, na lepiej płatną i lepszą. Prowadzę firmę i spodziewałem się troszeczkę większych przychodów. Więcej było wychodów, także... No może następny będzie lepszy. Dobry był. To co na to wpływa? Cieszę się, zdrowie dopisuję, także nie narzekam. Wszystko okej, czekam na drugą operację i dalej będę sobie chodzić tak, a chwalić, no chwalić muszę. No bo przecież żyję, wstaję rano, no to czym się przejmować? Ja świata nie zmienię. Mimo ogromnych chęci, nam też nie uda się zmienić świata, ale zawsze możemy mieć pewne plany, marzenia, czy postanowienia noworoczne. Żeby było tak dobrze, jak jest to. Może wreszcie mi się uda wyjechać do wnuczek, do Niemiec. Z partnerką planujemy ślub, także no, będzie coś świętować. No, ja idę do szkoły, do Pruszkowa. Co w tej szkole? No, tam są treningi różne, wyjazdy do innych krajów. Co trenujesz? Piłkę nożną. Mam zamiar się wybrać do jakiejś szkoły, czy na jakiś kurs, nie mam pojęcia. Wiesz. Ja bym chciał się dostać do kadry województwa. Piłkę nożną. Do Chorwacji bym chciał pojechać na przykład. Żeby w pracy więcej płacili przede wszystkim. Chciałbym być zdrowy. To jest najważniejsze. A resztę samo przyjdzie. Jak będzie zdrowie, to później będzie wszystko. W tym wieku się nie planuje, nie ma żadnych marzeń. Moje marzenia są wszystkie spełnione. Żona, matka, babcia. No co więcej trzeba? Praca. Odpracowane swoje, emerytura zapracowana. Żeby nie chorować. Przede wszystkim, nie? Dużo zdrowia, żeby było. Bo to najważniejsze. Ja nie mam żadnych planów. Jestem w tym wieku, że po prostu żyję sobie każdym dniem spokojnie zupełnie. Także planów nie mam, ale żeby po prostu w sumie dla nas wszystkich, żeby nie był gorszy. Pozostaje nam życzyć osiągnięcia wszystkich postawionych sobie celów na 2016 rok.